Witam, siemanko, z tej strony Vito Diabełek i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, będzie epicka walka. Aniołek kontra Diabełek, słuchajcie. Zobaczymy, kto wygra. Ten, kto wygra, przejmuje kontrolę nad całym tutaj światem naszego Simscrafta, więc warto będzie wygrać. Słuchajcie, oglądajcie filmik do końca. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto wygra, dajcie znać w komentarzu, za kim trzymacie kciuki i kto chcecie, żeby wygrał. Diabełek czy Aniołek, słuchajcie. Subskrybujcie też mój kanał, zostawiajcie łapeczki do góry, koniecznie fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry i wpadajcie na vitoshop.pl po epickie rzeczy, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście jakąś koszulkę z jakimś wzorem Simscrafta właśnie zobaczyć na Vitoshopie. A my lecimy, słuchajcie, do Belli ogólnie. Ja wyszedłem z mojego piekiełka tutaj, czyli z Netheru, i tutaj już przygotowałem, słuchajcie, arenkę. Zobaczcie, jak będzie wyglądała arenka do walki. To będzie moja część, tam będzie część tego aniołka Belli i słuchajcie, będziemy budowali tutaj bazy swoje, żeby się obronić przed drugą osobą. No i później stoczymy epicką walkę z epickimi broniami, słuchajcie, więc będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Lecę do Belli, słuchajcie, nie wiem, gdzie ona jest, ale na pewno na tej chmurce, więc muszę tutaj dolecieć do chmurki. O, siemanko! A, z roga dostaniesz! A. Siema! Czekaj, to nie jest miejsce dla ciebie! Co nie jest miejsce dla mnie? Co ty się tu zabudowujesz? Gotowa na walkę jesteś? Tak! Gotowa? O ty, ale ja słyszałem, że aniołki nie walczą w ogóle. Wiem. Ja nie lubię walczyć. No. Ale muszę pomóc tej wiosce. Nie pomoże się, ona już jest moja i będzie cała czerwona od po prostu tutaj mojego gorąca. Zobaczcie, będzie tutaj ładna, kolorowa. Wszystko zmienimy, bo ja wygram. Idź na pewno. Stąd. Ty nie masz szans ze mną w ogóle. Zaraz zostaniesz z droga, uważaj. To nie jest twoje środowisko. Moje. O, jakie łyżeczko masz. Dobra, mam przygotowaną już arenkę, więc tam... Oj, tam stoczymy walkę. Co się śmiejesz? Ja umiem latać, słaniaczku. Więc tam stoczymy walkę i ten, kto wygra, przejmuje kontrolę nad całym światem. Taka jest umowa. Światem? Tak, nad całym światem. Ja mogę tym światem, a ty tam pod spodem. Nie. Nad całym światem przejmuje kontrolę ten, kto wygra. Nie. Tak, dobra, także okay, zobaczymy, czy sobie poradzisz, cwaniaczku. Pamiętaj, że jestem diabełkiem i będę mógł oszukiwać troszeczkę. A aniołki nie mogą oszukiwać. O nie. Bo aniołki są dobre, także będzie mega, mega epicko, słuchajcie. Nie no, żartuję, nie będę oszukiwał. Żartuję, będę oszukiwał, oczywiście, że będę. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam tutaj wyjdzie. Dobra, lecimy tutaj, Bella, aniołku, zobacz. Tu jest nasza arena. Ty masz ten słaby niebieski kolor. Nie. A ja mam epicki czerwony i tutaj będziemy budowali bazy. Na zbudowanie bazy mamy 10 minut i po 10 minutach rozpoczynamy walkę, także zobaczymy, kto wygra. Nie życzę ci powodzenia. W ogóle, dobra, 3, 2, 1 i start. I lecimy, lecimy. Dobra, ja nieprzygotowane bloki mam, co jest grane tutaj. Dlaczego? Dobra, red musimy wziąć na pewno, albo magmę od razu. O, weźmiemy od razu magmę. Dobra, zrobimy sobie bazę z magmy, słuchajcie. To będzie coś epickiego. Dobra. Ja się cykam. Albo jakąś taką czarną mogę bazę. Dobra, zrobimy sobie spód z magmy. I tu weźmiemy teraz black. Okej, i mamy concrete. I tutaj zrobimy sobie to w ten sposób. Ona musi być mega straszna i mega groźna, ta moja baza, słuchajcie. Bardzo straszna ta baza. A później będziemy musieli ją tutaj jeszcze ogólnie, słuchajcie, obronić jakoś dookoła, więc zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie ogólnie. Dobra, lecimy, słuchajcie. Tutaj już sobie budujemy. Okej. Dobra. Podoba mi się, że zrobiłem tutaj tą magmę na dole. Będzie to wyglądało naprawdę mega epicko. Dobra, lecimy. Odgrodzę się od ciebie najpierw. Nie, ty cwaniaczku. Co się tu odgradzasz ode mnie? Nie chcę na ciebie patrzeć, diable jeden. Nie czekaj mi się. Na razie nie obrywasz tym ogniem, ale... ale później możesz czasami oberwać. O, dziura ci się zrobiła. Co jest grane? Idź stąd. Dobra, okej. Pyk. Dobra, ciekawe. Jakiegoś trolika trzeba zrobić. Ale nie wiem, co czy to tutaj jest dobry wziąć? Idź stąd! Co? Ja nic nie robię przecież. Nie o przeszkadzaj mi. Ja ci nie przeszkadzam przecież. Przeszkadzasz jak zwykle. Nie no, coś ty. Tak, zawsze to robisz. Ja nie przeszkadzam. Ja nie przeszkadzam. Co ty robisz? No, nie wytrzymam!
Masz pomocników teraz. Po co mi ich tyle tu? Oh my god. What? Co to się stało? Dobra, no, dam ci coś, czy możesz ich zebrać sobie. Popatrz. Masz takie coś? I ty możesz je zebrać do jednego wora. Do jednego wora. Ale fajnie, zbieranie. Że mogę jej przeszkadzać, to mam więcej czasu na budowanie, nie, ona ma mniej. Tak nie! Ja jestem diabełkiem, ja mogę wszystko. Ja mogę wszystko. Dobra, nie przeszkadzaj mi. Na razie jeszcze się mieszczą. Co się ale mieści? Się... owieczki no masz. No idź, pójdziesz ty stąd! Dobra, okej. Okay. Tutaj zrobimy już sobie sufit. Ej, co ty robisz? Ale masz. Możesz, ty nie możesz przeszkadzać! O nie. Widzieliście, jaki aniołek jest niedobry? A wszyscy mówią, że jest dobry. Tak nie będzie. Ale oberwiesz później, o nie. Przestań! Serio ci mówię. Zbieram was, bo mi tu przeszkadzacie. Jedno niedobre. Niedobry z ciebie aniołek jednak. To może dobry, dołączysz, dobry. Może dołączysz do mnie, nie będziemy robili walki, nie będziesz musiała tutaj się stresować. Nigdy z tobą nie będę współpracować. Dlaczego byś dołączyła do diabełków? Zły. Byłoby fajnie. Nie. Dlaczego? Absolutnie, bo jestem dobra. Nie, nie jesteś dobra. Zawsze właśnie, widzę, że jesteś zła dobra. Trochę. Dobra, bierzemy sobie red. Przecież ja ci nic nie robię, a buduję sobie tutaj. Ja ci nie ufam. Dobra, i uwaga, robimy tutaj rogi. Ups. Dobra, musimy zrobić rogi tutaj sobie fajne. Dokładnie, bo ty to taki. A spróbuj tylko wyjść tutaj na mój ten. Na mój teren wejść. A ty wchodziłeś. Nie wchodziłem wcale właśnie. Wchodziłeś. Nie wchodziłem. Tak jest. O, dobra, o, takie rogi są epickie. Dobra, pyk, pyk. O, tu mam takie. Tylko nie wiem, jak ja je zrobiłem. Owca, tu mi chodzi. Dobra. Dobra, pyk, pyk. Czy to było tak? Takie coś? Dobra, było tak. Ale mam fajny pomysł. I teraz z tego bloku idziemy tutaj, dobra. Okej, okay. I tu robimy sobie tak. Uciekajcie, owce. I tu robimy tak i tu idźcie robimy stąd. Tak. Chyba jest dobrze. Wow, jak to epicko wygląda. Wow, ale ładne. Nie mów, że ładne, to jest ma być straszne, a nie ładne. Ale słodkie. Nie, nie jest wcale słodkie to. Jest bardzo słodkie. Nie, nie jest słodkie. Dobra, pyk. O, tu zrobimy, słuchajcie, redstone'owe oczy, żeby się świeciły jeszcze, to będzie spoko. Dobra, takie uwaga. Są straszne. Tylko musimy je tam odpalić jeszcze zaraz, dobra. Pyk, pyk. Oj nie. Pyk i pyk, dobra. I muszę je teraz tam odpalić jeszcze. Dobra, tu zrobimy sobie wejście. Ach, te owce mnie tu denerwują. Okay. Dobra, i teraz redstone torch, okej. Okay. I czekajcie, czy to mi się tu odpali? Nie, nie odpali się. Pyk, pyk, dobra. Szybko, szybko. O, świetnie. Tutaj muszę tylko wykończyć jeszcze. Nie, dobra. Nie, świetnie. Jak tu z czasem? Jeszcze spoko jest. Jeszcze jest chyba spoko. Jeszcze dużo czasu. Chociaż ile? Nie wiem w sumie, bo nie odliczam. Jak powiesz, że koniec, to już będzie koniec. Po prostu. Pewnie kłamiesz. Nie, nic nie kłamię. Jak to diabły. Pyk. Pyk. Okej, okay, dobra. Musi być groźna baza, zobaczcie, jaka jest groźna. Dobra, teraz możemy się wziąć, słuchajcie, za obronienie tej bazy. Czyli weźmiemy sobie bloki Security Craftu. Nie, musimy wziąć jakieś lepsze bloki. Czyli weźmiemy sobie, o, te kolce. Czekajcie, weźmiemy sobie właśnie spikesy. O, ale to będzie epic. Dobra, już wiem, gdzie je damy, słuchajcie. Damy je sobie tutaj na froncie. O, pyk, dobra. Tylko, jak, nie, ja będę, na moją tylko jak ja będę stąd wychodził. Zrobimy sobie tak. Pyk. Pyk. Dobra. Tutaj dookoła. O nie, ja nie mam drzwi. Będę wychodził. Dobra. Owca, co ty tu robisz? O-o. Dobra, pyk, 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 pyk. Pyk, nie pyk. Pomyślałam, dobra, okej, okay, superowo. I teraz tak, co my tutaj jeszcze możemy zrobić epickiego? Tutaj się boję, że będę w to wchodził, więc musimy to dać dalej tutaj. Dobra. Żebym w swoją pułapkę nie wpadł czasami. Problem. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, okej. Okay. To już jedną rzecz mamy fajną. To jeszcze możemy sobie tutaj poustawiać. Dobra, pyk. I pyk. Stop! I pyk. Stop! I pyk, powiedziałam! I pyk. Co stop? Nic. Co ty tam kombinujesz? Tylko denerwuję. O, jak ona sobie zabudowała. Dobra, okej. Okay. I my tutaj musimy sobie zrobić jeszcze coś takiego. Dobra, czyli tu damy sobie barykady. Okej. Okay.
Dobra, tu damy sobie barykady. Dobra. I teraz tak, weźmiemy sobie jeszcze więcej tych spikesów, chociaż to mi się też podoba. Dobra, i to byśmy mogli dać sobie tutaj na górę. Okej, pyk i pyk. Moje drzwi. Dobra, wygląda to mega spoko. Tutaj też sobie wstawimy drzwi, czyli damy sobie iron doorsy. Gdzie one są? Pyk. Tutaj, są. Dobra, mamy. Wstawimy je tutaj, damy sobie baton. Nie otwierają okay. się moje. I będą się otwierały. Pięknie, dobra, działa to. Pyk. Nie, się nie otwierają. Pyk, dobra, działa. I jeszcze wejście na górę sobie zrobimy, czyli jakoś w tym działa. Miejscu. W tym miejscu będzie ciężko, ale w tym na przykład, jakbyśmy sobie zrobili, w tym myślę, że będzie spoczko. Dobra, więc teraz słuchajcie, zrobimy sobie tak, damy sobie leder, okej, i tutaj na górę sobie zrobimy wejście, elegancko, dobra, mamy. Okej, i tutaj sobie wejdziemy. Dobra, więc teraz słuchajcie, ja przygotowuję sobie już bronię, bo Bella czas powoli mija nam tutaj, więc musisz się streszczać. O co tu chodzi? A ty w ogóle masz nieskończoną bazę, to ja już dawno zdążyłem skończyć, a ty co? No i dobrze. Bella? Co? Tak nie może być. Nic się nie dzieje. Że ty nie skończyłaś, ja ci nie dam tu więcej czasu w ogóle żadnego. Dasz, bo ty dobry jesteś. Nie, jednak. Nie jestem dobry, nie dostajesz ani sekundy dłużej. Ja się tu przygotowuję i od razu walczymy. Jeszcze lawę tutaj wylejemy tylko sobie. Tylko nie wiem, czy to się nie podpali mi, ten concrete. Staram się. Chyba nie. Dobra. Dobra. To jest jeszcze moja strona, więc tutaj wylejemy lawę. No i epicko. Dobra, mamy to, słuchajcie. Świetnie, podoba mi się bardzo ta moja baza. Więc teraz, słuchajcie, tylko przygotujemy się do walki. Czyli ja ten flamethrower mam, ale jeszcze różnego rodzaju inne bronie sobie tutaj przygotuję, słuchajcie. I za chwileczkę zaczynamy walkę z aniołkiem. Mam nadzieję, że wygramy. Ja jestem już gotowy, nie wiem jak aniołek Bella jest, czy jest gotowa, czy nie. Ale czas już minął, mnie to nie interesuje, słuchajcie. Mam tutaj przygotowane bronie, zobaczcie. Mam flamethrower, mam piłę taką. Zniszczyłem sobie bazę. Granaty mam, mam mining drill, power hammer i grenade. Mam jeszcze złote jabłuszka, ale nikomu nie mówcie. Dobra, słuchajcie, idę na górę tu zobaczyć, jak to wygląda. O ty, oła! Co ty już bijesz? Tak szybko? O ty cwaniaczku jeden. O nie, o nie. O nie, o nie. O nie, granat mi tu wpadł do mojej bazy. Co jest grane? Odbijają się, oła! Ła, dostałem w głowę, zobaczcie, mam strzałę w głowie. Oh my god. Dobra, nie wiem, czy ja coś jej zrobiłem, czy nie. Wydaje mi się, że nie. To nieźle, ja nie mam żadnych broni w ogóle takich mega dobrych. Nie wiem, co, skąd ona ma te bronie. Co robisz? O nie, wybucha, o nie, to o nie. Nic nie niszczy w ogóle, co jest grane. Ale dymu narobiłeś. Ale, o nie. To nic nie niszczy, ła, spadłem na dół. Dobra, oj, muszę przeładować. Dobra, czekajcie. Dobra. Isn't. Dobra, niech tam wpadnie jakiś granat! O-o! Dlaczego oni nie wpadają? Coś ci się tu podobiło! Co? Odbijają się granaty! Nie! I wybuchają u ciebie! Nie! Tak! Jakim cudem? Dobra, idę to skończyć! Muszę... Ła! Nie! Nie! Tylko... Nie, mogę dlaczego przegrać. Ty tu jesteś u mnie? Wow, power hammer działa dobrze! Jaki power hammer? Nic, żaden! Wow, no tu jest! A nie! Piła! Jest! Pokonana! Jest epicka, 1-0 dla mnie! Okej, dobra, dobrze jest. Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, okej. Było blisko na maksa, słuchajcie. Prawie już padłem ja. Wpadają te granaty tam kiedyś? Gdzie jesteś? Ała! Jest! Padły chyba. Ała! Padły chyba. Dobra, czekajcie. Nie! Jeszcze tu mam coś. Boga. Ała. Ała, gdzie ja to rzuciłem? O nie. Wiem, gdzie to spadło teraz. Ratunku! Dobra, gdzie ona jest? Czy ona jest w mojej bazie? Ratunku! Oż ty, cwaniaczku jeden! Ła, spadł na dół! O nie! Pali się! Istot! Nie chcę ognia! Diabełek musi wygrać! Patrzcie! Jest! 2-0! Dobra, muszę to szybko zagasić. Okej, okay. Czy to są granaty smokowe? Nie wiem, co to są granaty. O, koniec ognia!
Nie będzie ognia! Ła, ła. Dobra. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Czy tam wejść? Tak? Będziesz pływać. Ja będę pływać? Dobra, zobaczymy zaraz, kto będzie pływał i w czym. O, znowu a to jest mój mami Dry. Dobra, gdzie ona jest? O. Bardzo źle. Ciągle mam ogień na sobie! O, nie wiem, nie wiem. Gdzie ta lawa moja wybuchła? Ła! Ła, ła, dostałem! Ła, ła, te lasery jak biją mocno! Dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze, o nie! Nie, padłem! 2-1! Jest! Oh my god, tylko nie mogę przegrać! Nie mogę przegrać! Nareszcie! Nie mogę przegrać! Dobra. Oberwał! 2-1, 2-1! A masz, nie, jak mocno! O, tak! Nie, on znowu z tymi granatami! Anan, idę do siebie, po co ja to gadam? O nie, idzie do siebie faktycznie. Ja istotnie sięgnę moim ogniem, bo dało te lasery za mocno. Jejku, 2 serduszka. Dobra, złote jabłuszko i lecimy. Co? Jakie złote jabłuszko? O nie. Ja stoję w wodzie, Tak? To zaraz zobaczymy, jak długo będziesz stała w wodzie. Gdzie jesteś? Żadnych tych. Nie widzę cię. Dlaczego się pali? Coś stało. Nie. Dobra. O nie, moje życie. Muszę tam się dostać. Moje życie. Ile jest? 2-1. Dobra, zaraz moje wygram. Życie. Zaraz ją wygram. Życie? Please. Widzę cię! Dobra, wpadło do lawy! Nie! 3-1, jestem blisko wygrany, jeszcze 2 punkty i wygrywam to, słuchajcie, i przejmuję kontrolę nad tym światem. Muszę to zrobić. Gdzie ty jesteś? Gdzie ona jest? O nie. Nie wiem, gdzie ona jest. O jest! Widzę ją! Rozwalę ten lód! Nie rozwalisz! O nie, skończył! Tak, muszę! Piła motorowa! 4-1, muszę wygrać! Jestem blisko, nie! Nie ma szans, piłą motorową! Ła! Nie! 4-2! Oh my god, muszę być ostrożny. Bo za bardzo tutaj się poczułem pewny. Chyba. Tak, dokładnie. Nie musisz być... O nie! Nie! Granaty tu mi wybucha... Jest! Co? Padłaś! 5! Padłaś! 5, nie oszukuj, aniołku! Nieprawda! Wygrałem z tobą! Wygrałem z tobą, widziałem to! Ty oszukujesz, bo ty masz jakieś złote jabłuszka, bez sensu! Nie, nic nie oszukuję. Dobra, wygrałem! 5-1, słuchajcie, przejmuję kontrolę nad tym światem! Nie, bo oszukałeś! Jest, będzie to świat diabełku od teraz! Trzeba być sprawiedliwie! Trzeba być sprawiedliwym, taki był regulamin, dziękuję, do widzenia, wygrałem, słuchajcie! Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał, no i od teraz ten świat, cały SimsCrafta będzie światem diabełku, bardzo mi się to podoba. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!